Katolicki telefon zaufania, słucham. Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus. Na wieki wiekowe. Koszę Keresady przychodziłem i patrzę, stoi ta kobieta, tak jakoś biednie wygląda, a ja w Boga wierzę. Co żal mi się zrobiło, no to mówię, pójdziesz ze mną, tu niedaleko, do Wielkiego Rysia. Rysiek ma melinę, całkiem niedrogo bierze, śledzia tam można kupić i szarne to jego teść. Tak robi, że to lepsze niż szynka, ja wolę. To wypiliśmy tam z pół baksa z nią i z Rysiem i ona mówi, że ma dzieci. Duże pytam, ona mówi, że no, że jedno 4, drugie 2, nie 2,5, nie, dobrze mówię, 4,5 i 2 lata. To miałem akurat te pieniądze, co dostałem jak wychodziłem, to dałem, niech kobieta kupi jakieś pomarańcze tym dzieciom. Akurat tak Wigilia się jakoś zbliża. Cukierki jakieś, no niech dzieci też mają coś od życia, nie? Ty, ja potem wchodzę do starego mordziatego, znasz starego mordziatego, on też ma melinę, tylko droższą. Ja patrzę, a ta kurwa tam z tym starym mordziatym siedzi i wódkę pije. I tak, żeby nie skłamać, no pół litra, tak do połowy już odpite. No to ja mówię, to ja to po to ci dałem te pieniądze, żebyś dzieciom pomarańcze kupiła, mówię, a ty tutaj na melinie z pijakiem wódkę pijesz, no to ci mówię, tak jak stałem, takim jebłem młotkiem, no takim z 1,5-kilowym. No zełba nie było co zbierać. Wyrwałem chwasta. I teraz mi jest przykro. A na policji pan był? Nie. I pani, ja myślę, że powinien może pan na policję zgłosić. Wie pani, bo skruchę czuję. No to dobrze, ale to jest przestępstwo. A jakbym poszedł do spowiedzi? To też. To jest inny kierunek. A to nie idę wtedy na policję, tylko do spowiedzi. Proszę? To mam iść do spowiedzi czy na policję? I to. Ale to najpierw do spowiedzi, czy najpierw na policję? No to według pana uznania, co będzie pierwsze bliżej. Bliżej, proszę pani, bliżej to ja już jestem końca, że tak powiem. Teraz to może pan mieć kłopot ze spowiedzią, dlatego że 20 godzina już minęła, to bliżej na policję chyba. A mam ją w worku tam zanieść, czy jak? Musi pan zgłosić to na policję. Niech pan zadzwoni. Ma pan telefon, bo pan dzwoni do mnie, więc pan z tego samego telefonu niech pan zadzwoni na policję, ale pod numer 112. Tylko że wydaje mi się, że pójdę siedzieć. Wie pani? I to mnie obawia troszkę. A czy mogę panu pomóc? Ja panu powiedziałam to, co uważam, że powinien pan zrobić. No potrzebuję takiego wsparcia moralnego, tak? Wie pani, bo ja już w więzieniu siedziałem. A wie pani, a tam w więzieniu to się bali ze mną pod celą siedzieć. Buntowały się gary jebane, a taki jeden zięba Karol. To się kurwa wszędzie chwalił, że się niczego nie boi. No to ja go się pytam, bo przedtem z nim tutaj siedziałem. Jak to Karolku niczego się nie boisz, bo ja w Boga wierzę, a papieża? To on mówi, że jakby go na długość ręki dopuścili, to by zajebał. Ojca Świętego, mówię, a jakby dzieci miał? To on mówi, żeby dzieciaka wziął i na żywca przez główkę do drzwi przybił. Takim gwoździem! To ja sobie myślę, to po co taki człowiek żyje? To po co taki człowiek żyje? Jak ten chwast? Wyrwałem chwasta. A że już była cisza nocna, to wie pani, nie chciałam wołać klawisza, to zameldowałem przy miejsce. Nie wiem, co mam teraz Ta kobieta robić. Żyje, czy jest martwa? No nie wiem, proszę pani. To proszę pogotowie wezwać. Ale to pogotowie czy policję, czy do księdza? Bo proszę pani, ja już pogotowie, nie wiem. Pogotowie wezwie wtedy policję i potem się wszystko potoczy. A w areszcie będzie też kapelan, to panu Jak proszę pani tą kobietę zobaczyć, czy żyje? Bo nie wiem, bo ma młotek w głowie. Wie pan co, zadzwoni pan do katolickiego telefonu zaufania. Bo ja w Boga wierzę. Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus. Ja w Boga wierzę. W Ojca Świętego. A wie pani, co się stało zięba Karolowi? No, co się stało? Wyrwałem chwasta. Ale wie pani, zameldowałem przy miejsce. Po co tam, cisza nocna była, to wie pani, wolałem nie wołać klawisza. Co się tam będziemy oszukiwać? A co pani tak stęka? Słucham pana, poradziłam panu, co pan ma zrobić. No tylko, że tylko wie pani, jest taki problem, bo tej, co młotkiem przypierdoliłem, to ona tam leży i się wykrwawia. No nie wiem, o co jej chodzi. A jak tak fajnie wygląda, ona może powiedzieć, że proszę pani, o komunizm walczy, bo dostała z sierpa i z młotka. A jeszcze ją mogę kowadłem wyjebać. Aj, proszę pani, to wie pani, to bo ja w Jezusa Chrystusa wierzę, to gdzie mam teraz pójść?
Niech pan zadzwoni pod numer 112. Z pana numeru bezpłatnie pan zadzwoni. Ale 112 to na przypa, że pani ja kolegi nigdy nie sprzedałem. Nie jestem konfidentem. Nie ze mną te numery 112 i te inne. Ale tu takie numery, tu wie pani 69, też się obczają jakieś 126 dupy do buzi. Ja wie pani takie, no takie taktyczne wbitka na dwa kije, jak to się mówi. Jak wukong w dżungli, nie? Wie pani o co chodzi. Dobrze, ja panu poradziłam, co pan ma zrobić. To numer 112 proszę zadzwonić. Tą historię pan dokładnie tam im powtórzył, dobrze? Wtedy oni panu powiedzą, kiedy przyjedzie karetka, dobrze? Karetka, ale jaka karetka, proszę powiedzę, pani? Dobrze? Jaka karetka? Karawana, proszę pani. Dobrze, to karawana przyjdzie, dobrze. Ja się przed panem rozłączę, dlatego że pewnie, bo czekają inni rozmówcy na linii, dobrze? Bardzo panu jestem dziękuję ważny, za telefon. Proszę pani. Jestem the very important people. Kurwa, jego mać! I się rozłączyła, no szmata dziwka, suka dziwka, szmata. Tak, słucham. Dzień dobry, ja mam do pani taką dobry. Po prostu sprawę. Zobaczyłem pani ogłoszenie na tablicy i po prostu chciałbym, żeby pani edukowała mojego syna. Czy jest taka po prostu możliwość? Czy to jeszcze jest aktualne? Tak, oczywiście. No bo wie pani, powiem tak, mój syn, no to taki no, bo mądry no to on nie jest, no nie będę pani oszukiwał. No chcę po prostu tam, żeby tam minimum wiedział, no nie chcę mieć... Ale on... Do jakiej klasy chodzi? W jakim wieku? Pierwsza gimnazjum. A, no dobrze, ale wie pan, muszę się zastanowić nad teraz, bo ja teraz jestem w klasie maturalnej, więc nie mam aż tak dużo czasu. No, ale to... mógłby pan mi zostawić swój numer, bo pan teraz ale... ma nieznanego. To dobrze, ja pani później zostawię, tylko jeszcze chcę najpierw ustalić szczegóły, tak jakby. Bo, no wie pani, on ostatnio strasznie opuścił się. Nie wiem, może dlatego, że gra w LoL'a 16 godzin dziennie. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ. Ale ostatnio dzwonił do mnie dyrektor ze szkoły i mówił że po prostu, że no, że jak tak dalej będzie, no to wyrzucał go, no. A że ja jestem dobrym tak zwanym dad, no to wie pani, trzeba pomóc swojemu synowi. No rozumiem, ale to miałoby to ile trwać i... Jakby to bardziej polegało ale na to tym, już że... pani musiałaby sama ustalić z nim, po prostu zobaczyć, co on umie i no, ile to ile trzeba, żeby go po prostu czegoś nauczyć. A to jakie ja może... dni panu by pasowały? Znaczy, to musi pani panu... już z synem porozmawiać, bo... Aha, no dobra. To podać? Numer telefonu? Nie, podać... Tak. Mogę podać syna do telefonu. Syna, aha, no dobrze. Mateusz, chodź tu. Co chcesz, kurwa? Chodź tu, kurwa, nauczycielka dzwoni. Jaka nauczycielka? Dzień dobry. Dobry wieczór. Mateusz. Słuchaj, nauczycielka mówi, że umiałabym się uczyć angielskiego. A nie, bo jeszcze... A, pani jest nauczycielka... Wie pani, ja pani wytłumaczę, o co chodzi, bo... Siedzę sobie na przykład w szkole i nauczycielka mnie denerwuje i cały czas mnie straszy, że pani, że tu pałka, że tu mi pałę postawi albo że zrobi call me maybe do rodziców. I proszę pani, ja nie mogę się w takim stresie uczyć. Ja, no nie ukrywajmy się, że ja coś tam potrafię, bo na przykład bardzo, bardzo dużo się nauczyłem grając w LoL'a w języka angielskiego. Tylko mi brakuje podstaw, nie, tam różnych takich rzeczy i no tata mi mówi od 5 dni, że właśnie muszę zadzwonić i że się tu gdzieś chodzić, uczyć. Tylko raz, ja mam takie kilka pytań do pani, że gdzie by się to odbywało, bo wie pani, bo no nie mogę sobie pozwolić na to, żeby na przykład kilka godzin dziennie na to stracić, to nie wiem, to tak 2 razy w tygodniu maksymalnie, nie, wie pani. Dobrze, ale bo ja diament teraz wbijam. Proszę? Znaczy, teraz chcę się zapytać, czy to nie jest żart? Jaki żart? Bo, nie wiem, brzmi to jak żart telefon troszeczkę, naprawdę, czy to jest poważna sprawa, bo nie chcę tutaj czasu sobie zajmować. To naprawdę jest poważne, ja w Łodzi mieszkam. Okej. Okay. W Śródmieście. Dobrze, no ale w Śródmieście, no to dobrze, to możemy się spotykać, jeżeli ci to ale pasuje. Ja nie chcę się z panią spotykać, proszę pani, jako repetycję bym chciał. No tak, no o tym mówię właśnie. A dobra. A, nieważne. No i jak by to wyglądało? Co pani może ten zaoferować, żeby mi pomóc? No zależy, z czym masz problem. Jeżeli tak, no to zacznijmy po prostu od podstaw. Mogę ci przygotowywać do sprawdzianów.
jakiś konkretny, gdybyś podał zakres pracy, jaki potrzebujesz teraz. Bo wie pani, ja byłem wie pani, na lekcji ostatnio. Była kartkówka. Bo tam co piątek czy co niedzielę jest kartkówka, co poniedziałek. Nie, kartkówki są, tak jak w każdej szkole. I tam jakaś była, wie pani, jakieś tu past simple, jakieś wie pani, past continuous, wie pani, takie dziwne rzeczy, ja tego naprawdę nie rozumiałam. I ziomka mi mówi, że będę miał zagrożenie na koniec teraz półrocza, a ja mówię, no proszę pani, no ja takie zdania potrafię powiedzieć, report this, no wie pani, takie różne rzeczy potrafię powiedzieć po angielsku. Ona mówi, że mam problemy z gramatyką. A ja, proszę pani, ja prawilny chłopaczyna z Łodzi, gramatyka, proszę pani, to słuchałem od kiedy miałem 8 lat, więc ja nie mam naprawdę z tym problemów. Więc ja nie wiem, po prostu próbowałem ją przekupić, proszę pani, powiedziałam, że umówmy się dwójaj i nie przychodzę na lekcję, ale proszę pani, no nic, no jest nieujęta. No, to jest problem. No, chyba wiesz, to zależy od nastawienia, a tego cię nie nauczę, więc. Ale jakiego, ale proszę pani, nastawienie ja mam pozytywne, nie mam nigdy negative attitude tak zwanego. Aha. Ja nie jestem żaden toxic student. Ja jestem naprawdę osobą, która coś tam potrafi, mam jakąś tam wiedzę intelektualną, IQ wysokie, tylko że po prostu nauczyciel wąchacz, no wie pani, ona nic nie potrafi. Ma wąsa, proszę pani, pod nosem, no i tyle. No, nie ukrywajmy się, że czasami jej powiem jakieś brzydkie słowa czy coś, ale to też nie jest tak, żeby zrobić call me maybe rodzicom. No, ale ja nie chcę mieć stosunku z takim uczniem chyba, który mówi brzydkie słowa do nauczycielki, więc dziękuję. Ale proszę pani, ale pani to możemy, to nie będziemy nauczyciel uczeń, pani może zostać nawet moją fanką. Co pani na to? Albo, a jak pani będzie, a niech mnie pani posłucha, albo jeszcze możemy się tak umówić, tata nie będzie wiedzieć, jak pani gra w Lola, to pani mi posuportuje na botlane'ie. Ja gram mnóstwo, dobra, okej. Okay. Gra pani w Lola? Super pomysł. No, uwielbiam. To, jaki ma pani nick? Na Nordiku? Tak, no. Jaki ma pani nick? To panią od razu dodam. Szacuję, chłopcze, proszę. O, proszę pani, erekcja mi opadła. Bardzo miło się z tobą rozmawiało. Do usłyszenia. Kurwa mać. Strolowała mnie szmata. Jak to jest być strolowanym trolem? Chujowo. Rzucaj to śmieciu.